Siemanko drodzy widzowie, witam Was na moim pierwszym vlogu. Oprócz filmów, które wpadają w każdą niedzielę o 12, będę wrzucał tutaj vlogi wędkarskie, o sprzęcie, o łowieniu, o zestawach, o przynętach, o wszystkich takich innych rzeczach, którymi nie chcę przynudzać na tych fajnych filmach, co montuje Lawendur. Tu będą krótsze, dłuższe treści, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To po prostu będą codzienne takie rzeczy. Jak będzie coś ciekawego, będę wrzucał. Jak nie będzie nic ciekawego, to nie będę robił żadnego vloga na siłę. Dzisiaj akurat mam dostawę z Shimano. Przyszły mi dwie paczki. Dwie wędki i dwa kołowrotki. Prosiłem Shimano, żeby mi przysłali coś na sumy. Wysłali mi, wiem, że dwie wędki to są nowości na przyszły rok, a kołowrotki są w ofercie. Robię unboxing i zobaczymy razem, co tam jest. Sferos SW6000 PG i Socorro SW10000. Wielkość 6000. No powiem Wam, że wygląda to dosyć fajnie. Czekajcie, bo Grzelu dzwoni. Dobra, sorry, wracam, ale mękoła do mnie dzwoniła. Czy Grzelu? No i tak, słuchajcie. Fajny kołowrotek. Pod vertical, pod spinning. Spoko. Zrzuca sam czy nie? Nie. Dobra, trzeba zrzucać. Taka wielkość. Przyzwoicie. Pudełku co jeszcze? Jest coś? Podkładki. Jeszcze dzisiaj będziemy nawijali plecionki, bo zamówiłem jeszcze z Machi plecionki. Dobra. Mamy tego dziada. Dzisiaj w ogóle będzie testowany. Dzisiaj bierzemy. Socorro 10000. Podkładki też w komplecie. Instrukcja. Tak się to jest skręcone. Okej. Taka wielkość. I to chciałem, żeby właśnie u mnie robiło pod spławik. Spinvert, a to pod spławik pod wypuszczankę. Właśnie coś takiego potrzebowałem. Tą wielkość. Porównując do Pena, Spinfishera 10,5, to na pewno jest dużo, dużo mniejsza szpula, dużo, dużo mniej pojemna. Jest tu gdzieś opisane. Czterdziestki 300 metrów. Okej, ja tu chciałem 36. Dobra, to mi wejdzie. A w tym 6000 PG. 37 190. Ja tu chciałem 32. Czyli wejdzie ponad 200 metrów. Spoko. Dobra. Dobra. Fajnie. Tu jeszcze to. O, jeszcze ciuszki.
O, ale fajnie. Softshell z Shimano. Zobaczymy. Fajny skrzynik. Kurwa, fajna kwitałka. Dzięki pan. Czapka Shimano. Czapek nigdy za wiele, nie? No. Przyjdą tylko ten dresik. Fajny! No. Przyjemne dresiwo, powiem wam. Jeszcze co? A przeciwdeszczówka. Tak? Beastmaster. Shimano Force Master Catfish Vertical. Nowość na przyszły rok. Ciekawe jak to wygląda. Z tego co wiem, to nie ma tego jeszcze w sprzedaży. O kurde. O kurde. Ale to wygląda. Patrzcie jak lata. Nie wiem czy widać. Jaka gruba ścianka. Uhu. Słuchajcie. Zobaczcie jaki design. Zobaczcie jaki kurde kolor. Taki kurde popiel, takie, wiecie co? To mi przypomina ten kolor. Kolor właśnie tak jak w samochodach teraz oklejają coś w ten deseń. Ciężar wyrzut 200 gram. Ciguajdy, czyli jest ok. Wyprofilowany uchwyt pod palce. O, fajnie. Długi dolnik. Uchwyt walki fajny. To mi się podoba. Rzadko. Wiecie, że teraz rzadko takie rzeczy robią? Właśnie uchwyty ten na przynęty na kotwicę. Dzisiaj będzie jechane na tym. Dobra.
też ciężar wyrzutu 200 gram. Długość 2,70. To chciałem pod spawik. Też wyprofilowany uchwyt. No powiem wam, że spoko. Dzisiaj montuję na tym spławik. To spróbujemy na werta. Na werta dzisiaj. Generalnie jadę dzisiaj na ryby i jadę właśnie na sumy. I zaraz będę przygotowywał zestawy. Ale tak, no powiem wam, oceniam wizualnie i tak jakościowo na spoko. Tak się prezentują te dwa zestawiki. Czekam już tylko na plecionkę. Oczywiście będę nabijał machi-machi. A czemu machi-machi? Bo to generalnie na tą chwilę to jest najlepsza plecionka, jaką w ogóle stosowałem. Polska produkcja. A że wspieramy też polską produkcję. Tylko to nie jest najważniejsze, że to jest polska produkcja. Jakościowo ona przebijała Whiplasha i Ultracata, czyli na dwie takie plecionki, które naprawdę są bardzo dobre. A machi-machi okazało się mocniejsze, więc zacząłem je stosować. Od zeszłego roku, od zeszłego sezonu stosuję i póki co na pewno się nie zamienię z tym. No i co? Unboxing Shimano zrobiony. I będę tak teraz rzucał takie właśnie materiały techniczne, stricte wędkarskie. Siemano i do zobaczyska.